Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. W górę serca. W górę serca ludzkie duchy przed Panem Stworzycielem, aby bez rozłożenia świadomości siebie samego na ziemi było ostatecznie. Jak chcecie się wyzwolić duchowo, jak leniwie w swoich ziemskich ciałach siedzicie, pierogi leniwe jecie i co wiecie, a na ziemi procesy, jakich wcześniej brak było, a wy duchowo bez życia. Zabrakło wam wszystkiego do zauważenia i pojęcia duchowych procesów, obecnie na skalę mało spotykaną zachodzących. Przecież przyszedłem ja, część Pana Stworzyciela, Jezus Chrystus, po raz drugi na ziemię. Dzwon Boży mnie ogłosił, a wy nadal śpicie. Już swoim mętnym zachowaniem przekroczyliście wszelkie granice. Z wami jest tak źle, że zaskoczyliście wszystkich całkowicie. Dlatego już dla was żadnej nadziei. Pomocy bez dostrzegania byliście. Jednak będziecie chodzić po ziemi całkowicie przerażeni w swojej duchowej beznadziei. Mało możliwe do osiągnięcia dno duchowe wy na ziemi osiągnęliście bardzo szybko. Dlatego zakończył się sąd, a budowane królestwo tysiącletnie w swoim procesie zgniecie was błyskawicznie. Jego siła was przerazi w swojej wielkości i zakresie działania. Przeciw wam przejawi się wszystko, gdyż bez szanowania Bożego prawa byliście i jesteście. A teraz Boże prawo, wypełnione na ziemi Bożą siłą, wydusi ciemność, co dzieje się już w widoczny sposób. Opisywanie wszystkiego ze szczegółami już teraz mało dotrze do was ograniczonych ziemskich ludzi. Lepiej jak każdego dnia przerazi was kolejne wydarzenie i rzuci was w błoto waszych błędnych myśli, słów i czynów. Czas dla ciemnych, negatywny jest obecnie na całej ziemi i wielkiej materii, a duchowo otwarci mogą przyjmować narastającą siłę do szybkiej wewnętrznej transformacji, aby dobrze funkcjonować. Chyba że i wy będziecie bez słuchania Bożego wołania ze światła i duchowo zaśniecie, przebudzeni już tylko do rozkładu. A wielu powołanych już tego mocno doświadcza, targanych wewnętrznymi przeżyciami. Idźcie za Słowem Bożym. Innej drogi już dla was brak. Światło z woli Bożej wysoko wyniesie was do góry lub was rozłoży.